partnerka z firmy ABB. Ta firma też jest sponsorem WorldCamp, a także szczególnie witamy i zapraszamy na case study dotyczący telewizji. Witam wszystkich serdecznie. Już koleżanka mi przedstawiła. Nie ma mikrofon. Zapomniałem o mikrofonie, przepraszam. Ok, to co chciałem Wam dzisiaj pokazać, to udowodnienie, że WordPress nadaje się do wykorzystań komercyjnych również w dużych korporacjach, nie tylko dla małych firm, ale to jest globalną firmą, która ma 150 000 pracowników i my wykorzystujemy WordPressa do tworzenia aplikacji wewnętrznych, które wspomagają procesy w firmie i są dostępne tylko dla pracowników, więc nie możecie tego zobaczyć nigdzie publicznie. Ja pracuję w takiej komórce ABB, która się nazywa ASDC, jest zorganizowana tutaj w Krakowie, odpowiadamy za wszystkie ich aplikacje. Szczęśliwie udało nam się już dołożyć WordPressa w kilku z nich. Oprócz tego mamy 100 aplikacji i ponad 400 osób. Ale przejdźmy do meritum. Jak to się wszystko zaczęło? Oczywiście na początku każdego takiego procesu w dużej korporacji pojawiła się potrzeba biznesowa. Żądaliśmy stworzyć nowoczesne narzędzie komunikacji. Szlak mieliśmy już trochę przetraty, bo wcześniej stworzyliśmy blogową platformę poparcią WordPressa, która cieszyła się dosyć dużą popularnością. Potrzebowaliśmy czegoś, co będzie służyło do udostępniania prezentacji, szkoleń, relacji z ważnych wydarzeń korporacyjnych, wywiadów z kadrą menedżerską. Wszelkich tego typu rzeczy, które mogą się pojawić w dużej firmie, zazwyczaj jest to duża ilość materiału generowana przez taką rzeszę ludzi. To, co wiedzieliśmy po wstępnej analizie, to było, że brak jest gotowych rozwiązań. Więc skończyło się na tym, że tym nowoczesnym narzędziem komunikacji będzie platforma wideo, właśnie, która będzie pozwalała te wszystkie materiały publikować w formie nagrań. Po analizie doszliśmy do wniosku, że nie ma gotowych rozwiązań, które spełniałyby wszystkie wymagania. Musimy stworzyć coś własnego od podstaw. Nasza infrastruktura serwerowo-sieciowa nie jest wystarczająca, to są ogromne ilości danych, które muszą być przesyłane, serwery, które to wszystko obsłużą. Nasi użytkownicy są rozproszeni, ma 140 000 pracowników w ponad 100 krajach, na 4 kontynentach. Do tego kilkumiesięczna analiza przyniosła nam kilkaset wymagań ze strony biznesu, co niby chcieli, jak to ma działać. Większość z nich była sprzeczna ze sobą, więc musieliśmy jeszcze sporo czasu poświęcić, żeby wybrać esencję i tak naprawdę stworzyć wymagania dla tej aplikacji, a żeby ona przyniosła jak największą wartość, była łatwa w obsłudze. Jakie wyzwania pojawiły się przed nami? Duża ilość przechowywanych i przesyłanych danych. To zawsze jest problem, zawsze są ludzie, którzy mają gorsze połączenie internetowe i o nich też musimy zadbać. Obsługa wielu formatów wideo. Jest mnóstwo dywizji rozproszonych po całym świecie, każda ma wypracowane swoje standardy. Okazało się, że tworzymy materiały wideo w 60 różnych formatach, właściwie wszystkich, które kiedykolwiek ludzkość wymyśliła. W końcu zdecydowaliśmy się to ograniczyć do 6 najpopularniejszych typu AVI, MP, 4, FLASH i na tym się skończyło. Natomiast to i tak był duży problem. Obsługa wielu rozdzielczości od urządzeń mobilnych. Nasza aplikacja miała być dostępna na całym świecie, na wszystkich urządzeniach. Coraz więcej osób właśnie w ogóle już nie korzysta z komputerów stacjonarnych, z tabletów, telefonów. Więc o to też musieliśmy się zatroszczyć, no i największym wyzwaniem były ograniczone zasoby programistyczne, ponieważ do stworzenia tej aplikacji mieliśmy tak naprawdę malutki zespół deweloperów. Na początku było to w sumie 5 osób, teraz jest 7. Po kolei, dlaczego WordPress? Dlatego, że ja tam byłem i jestem wielkim fanem WordPressa i stworzyłem już wiele aplikacji na jego podstawie. Uważam, że to jest taka platforma świetna dla deweloperów, bardzo łatwa w rozbudowie i implementacji personowych rozwiązań. Posiada nowoczesną platformę administracyjną, bardzo intuicyjną w zarządzaniu. Praktycznie ciężko jest spotkać klienta, któremu trzeba bardzo dużo tłumaczyć, jak tego WordPressa używać, więc to jest idealne narzędzie dla ludzi o wymaganiejszej ilości szkoleń. Bardzo łatwo jest zaimplementować dowolną szatę graficzną, a nasza szata graficzna musiała być zgodna z brandingiem całej korporacji, więc nie mogliśmy użyć żadnego gotowego motywu. Musieliśmy wszystko zaprojektować od zera. I tak jak już wspomniałem, WordPress zapewnia możliwość szybkiej rozbudowy kodu open source, własne rozwiązania bez ingerencji w źródła, więc aktualizacje są nadal możliwe, ale możemy się wpiąć w dowolną funkcjonalność, zmienić jej działanie, zastąpić ją naszym własnym rozwiązaniem. No oczywiście doświadczenie zespołu deweloperskiego i edytorskiego, tak jak wspomniałem już, nasi edytorzy byli przyzwyczajeni do tego, żeby używać WordPressa przy innych systemach. Potrzeba na to wynalazków, te wszystkie wyzwania i ograniczenia, które na początku mieliśmy. Doszliśmy do wniosku, że te problemy rozwiąże nam rozproszona architektura, software as a service oraz content delivery network, której niestety nie mamy własnej, więc musimy się wspomóc jakimś zewnętrznym dostawcą usług, zwanym potocznie vendorem. Zdecydowaliśmy się użyć zewnętrznego silnika przetwarzającego wideo, aby pozbyć się tych wszystkich problemów z kompatybilnością, z ilością różnych formatów, które dostajemy. Wysyłamy plik źródłowy do zewnętrznego silnika. Tam on jest przetwarzany, udostępniany, jest propagowany po całym świecie właśnie poprzez Content Delivery Network. Także jest dostępny w każdym zakątku świata z jak najlepszą jakością i szybkością. No i wynik tego jest taki, że ten silnik nam zwraca po prostu wideo już w formacie obsługiwanym przez zarówno przeglądarki, jak i urządzenia mobilne. W zależności od tego on sam automatycznie rozpoznaje, jakie to jest urządzenie, jaką ma rozdzielczość, czy może jakiego playera może użyć, czy potrzebuje folwark HTML5, czy może użyć jakiegoś innego narzędzia. Generalnie jest to świetna sprawa. WordPress jako warstwa pośrednia. Nasi użytkownicy nie mają pojęcia, że tak naprawdę to jest zewnętrzna platforma, która przetwarza te pliki wideo. Oni dodają normalny post w WordPressie, uploadują swoje wideo w dowolnym formacie. Cała magia dzieje się z tyłu. Dodatkowo WordPress jako warstwa pośrednia służy do integracji z innymi istniejącymi aplikacjami, które też nie muszą się już martwić o to, skąd opublikować wideo. Dostają prosty kod do zaembedowania na swojej stronie albo aplikacji. Ze względu na to, że to są też aplikacje desktopowe, które z tego korzystają, zdecydowaliśmy się tutaj na użycie ramek z wideo, które po prostu są łatwe w osadzeniu gdzieś i dostają dowolne wideo. Podjęliśmy współpracę ze sklepem deweloperskiego studio, ponieważ nie mieliśmy wystarczająco zasobów, więc sparliśmy się ich umiejętnościami. Projektowanie architektury. No, główne wyzwania były takie, że ta aplikacja właśnie miała mieć wysoką dostępność na całym świecie, zapewnić bezpieczeństwo przechowywania danych, proces ewaluacji bezpieczeństwa trwał długie tygodnie, mnóstwo musieliśmy odpowiedzieć na mnóstwo pytań odnośnie tego, w jaki sposób będą dane zabezpieczone, co zrobimy, jak zabezpieczymy się przed tym, żeby ktokolwiek niepowołany z zewnątrz nie miał do tego dostępu. Musieliśmy też zapewnić integrację łatwo z istniejącymi aplikacjami, które chciały z tych materiałów źródłowych w formie wideo korzystać oraz zapewnić łatwą dostępność dla pracowników. W związku z mnogością aplikacji, mamy ich ponad 100, to jest trochę uciążliwe, jeśli każdy pracownik nie używa wszystkich, bo one są zróżnicowane na świecie. Natomiast mimo wszystko to łatwa dostępność jest ważna i zwykły formularz logowania z hasłem jest niewydajny. Postanowiliśmy skorzystać z technologii STS Microsoftowej, ponieważ tak wszyscy nasi pracownicy mają konta w Active Directory, więc mogliśmy użyć ich personalnych certyfikatów, które są zainstalowane na każdym komputerze, aby automatycznie logować użytkowników z sieci korporacyjnej i dać im dostęp do treści i identyfikować ich też na podstawie bezpiecznych certyfikatów. I stanęliśmy przed wyborem dobrego silnika. Okazało się, że rozwiązań na rynku jest mnóstwo. W końcu przystąpiliśmy do ewaluacji kilkunastu dostawców. Wybraliśmy 4, którzy najlepiej lokowali i najlepiej spełniali te 100 kryteriów, które zostały po punktacji wszystkich wymagań ze strony biznesu. Przeprowadziliśmy proof of concept, zrobiliśmy taką demo aplikację, w której wszyscy 4 dostawcy byli testowani, wrzucaliśmy tam materiały wideo, testowaliśmy ich infrastrukturę CDN w 10 krajach na naszych serwerach, użytkowników trochę było w to zaangażowanych. Oceniliśmy ich wsparcie, support, dokumentację oraz gwarancję dostępności usługi. Wybraliśmy jednego dostawcę, który najlepiej wypadł w tych testach. Okazało się, że wybór był dobry, bo przez 1,5 roku działania aplikacji mieliśmy tak naprawdę tylko jedną awarię z ich strony, gdzie aplikacja nie była przez kilka godzin dostępna, ale to była globalna awaria w sieci CDN i to w ogóle cały świat wtedy miał problemy. Dla bardziej zaawansowanych użytkowników tak wygląda architektura tej aplikacji, gdzie mamy zewnętrzny internet, przed którą ona jest zupełnie zamknięta, jest firewall, jest WordPress, który służy jako silnik do wprowadzania danych, napisana przez nas kolejka do synchronizacji właśnie tych wszystkich materiałów wideo i automatycznie z kolejki robiona jest kopia bezpieczeństwa w chmurze. Jest wideoprocesor, który właśnie przetwarza nam to wszystko, dostarcza nam materiały w odpowiedniej formie aplikacji i znowu WordPress jest użyty jako motyw do wyświetlania tego, więc od strony frontendowej wszystko znowu wraca do WordPressa. I jest w zależności od tego, z jakiego punktu na świecie użytkownicy nam się łączą, dostają od sieci CDN po prostu kopię z najbliższego serwera, żeby to było jak najbardziej wydajne. Żadne materiały wideo nie są streamowane od nas z serwera, nie są u nas trzymane. My dostarczamy tylko kod, posadzamy player i ten player sobie ściąga źródło wideo z najlepszego możliwego miejsca dla danego użytkownika, odpowiedniej dla niego jakości i rozdzielczości. Jeśli ktoś ma słabszy internet albo mniejsze urządzenie, dostaje po prostu redycję w mniejszej rozdzielczości już wcześniej wygenerowaną. W tym momencie korzystamy z 8 różnych wielkości wideo, czyli każde wideo, które my wysyłamy do naszego vendora, silnik przetwarza i przygotowuje wstępnie jego redycję w 8 różnych jakościach, dystrybuuje je po sieci CDN i po kilkunastu minutach z tej sieci CDN są dostępne na całym świecie. No i do tego oczywiście ze względów wysokich wymagań bezpieczeństwa robimy automatyczne kopie bezpieczeństwa na bazy danych i źródeł, natomiast kopią oryginalnych plików wideo jest ta kopia w chmurze, gdzie możemy w każdej chwili pobrać je wszystkie i ewentualnie zmienić silnik. To jest zupełnie, architektura jest tak przemyślana, żeby można było zmienić silnik przetwarzający wideo bez straty materiałów źródłowych. I tak to wygląda od strony właśnie WordPressa. Ta struktura jest dosyć prosta. Od strony backendu WordPressa są standardowe funkcje użyte tylko i wyłącznie, plus dodane jest kilka formatek na stronie edycji postu. Natomiast aplikacja od strony frontendu też jest dosyć prosta. Jest strona główna, są kategorie, takie autorzy, wyszukiwarka z dosyć rozbudowanym filtrowaniem oraz strona pojedynczego artykułu z wideo, gdzie są dostępne jest też to wideo do pobrania i do udostępniania dalej, oprócz odtwarzania. Jak wyglądał development? 8 miesięcy pracy, 4 deweloperów, 2 właśnie wspomnianej firmy, dwóch pracujących u nas na stałe, 1 znakomity testy, 1 analityk biznesowy i 5 środowisk od lokalnego do produkcyjnego. To może być ciekawostka przy produkcji oprogramowania dla osób, które nie pracują w dużych firmach. To zazwyczaj jest to środowisko deweloperskie od razu produkcyjną, na tych środowisk było 5. No i korzystamy, jako że blisko współpracujemy z Microsoftem, z Team Foundation Server, z Gita. Używaliśmy jako ID PHP Storma i korzystaliśmy z Fluenta do wyrzucenia różnych tasków do przetworzenia na poziomie serwera. I jakość środowiska deweloperskie, to właśnie o czym wspomniałem, mieliśmy 5 środowisk lokalne, gdzie każdy deweloper miał własne, gdzie były tylko podstawowe testy robione deweloperskie. Środowisko, gdzie już były testy integracyjne i funkcjonalne, gdzie wszyscy deweloperzy swój kod wrzucają, później środowisko testowe, stage, który jest kopią środowiska produkcyjnego, na którym jest już taka prawie że działająca aplikacja, no i środowisko produkcyjne, na którym wszystko teraz działa. W efekcie otrzymaliśmy niezawodnie działającą aplikację, która cieszy się znakomitymi opiniami użytkowników. Dostaliśmy kilka nagród branżowych za najlepszą właśnie aplikację taką korporacyjną jako platformę wideo. I rośnie nam liczba aplikacji wykorzystujących ABB TV. Ostatnio bardzo duża aplikacja sprzedażowa chce wykorzystać po prostu nasz silnik do prezentacji w swoich aplikacjach desktopowych materiałów z wykorzystaniem naszej strony. I teraz, żeby nie mówić za dużo super faktów, chciałem pokazać, jak to wygląda od strony praktycznej. To jest projekt. Nagrałem taki krótki filmik, żeby nie musieć się logować. Jak wygląda ta aplikacja? To jest strona główna, gdzie mamy zakładki z najbardziej z ostatnimi wideo. Możemy sobie czytać ich więcej. Mamy 10 podstawowych tylko kategorii, żeby ta struktura była dosyć prosta. Plus filtrowanie po takach kategoriach. Wykorzystaliśmy wszystkie kolorowe funkcjonalności WordPressa tak naprawdę do filtrowania danych. Aplikacja jest dosyć prosta, oparta o nasze wytyczne odnośnie wyglądu aplikacji, brandingu. Możemy sobie właśnie tutaj obejrzeć, jak wyglądają te widoki, na których są zagregowane wideo. Możemy je sobie filtrować dowolnie, możemy wyszukiwać. Akurat w tym przypadku już żadnych rezultatów nie znaleziono. I ostatnim elementem jest już strona pojedynczego posta, gdzie otwiera nam się automatycznie wideo i ono jest w tym momencie streamowane już z sieci CDN. No i tutaj mamy takie podstawowe funkcje jak subscribe, polubienie, możemy pobrać do dowolnej jakości, możemy wysłać jakąś informację, możemy sobie pobrać kod do wstawienia na stronie, skomentować. To w zasadzie tyle funkcjonalności, natomiast od strony backendu to jest bardzo standardowe, mamy zwykłą stronę edycji posta, gdzie jest tytuł, treść. Modyfikacją jest dodanie pola do uploadu wideo, gdzie można przeciągnąć do wideo. Po prawej stronie jest dostępny preview. No i jeszcze mamy taką funkcjonalność, której w tej prezentacji już nie pokazywałem. I rewizję to jest w zasadzie wszystko, co chciałem pokazać. Teraz jeszcze może tylko na koniec kilka statystyk po 18 miesiącach, jak to wygląda z perspektywy firmy. Mamy ponad 2000 opublikowanych filmów, co jest moim zdaniem niezłym wynikiem na liczbę użytkowników, która tego używa. Ponad 1 milion odsłon, 15 terabajtów transferu, co przekłada się na 2 miliony obejrzanych minut według statystyk naszego dostawcy. 7000 subskrybentów to są osoby, które zdecydowały się otrzymywać powiadomienia o każdym nowym materiale, który się pojawia na stronie. Czyli to jest jakieś 5% naszej populacji. 15 aplikacji, które wykorzystują nasze wideo dla swoich celów oraz około 200 000 testów automatycznych, które do tej pory zostały uruchomione, ponieważ większość funkcjonalności jest testowana właśnie za pomocą napisanych testów automatycznych, żeby zaoszczędzić manualnego klikania naszym testerom. Mamy 80 scenariuszy testowych, które są regularnie uruchamiane na wszystkich przeglądarkach. To wszystko. Dziękuję. Czekam na pytania. Pytanie może być dużo, więc powiem nam szybko. Minuta 30 przeciągnąłem, więc mało. Bardzo krótkie. Generalnie, dlaczego macie w ogóle wewnętrzny, jaka jest filozofia wewnętrznego systemu? Bo wiele z tych rzeczy, które pokazałeś, to jest powielenie YouTube'a. Po co? Tak, nie chcieliśmy wykorzystywać ogólnodostępnych miejsc do publikacji danych. To są dane, które nie są potrzebne nigdzie na zewnątrz firmy, one są tylko dla pracowników. Nie chcieliśmy wykorzystywać platform typu YouTube czy Vimeo, żeby dzielić się materiałami. Firma ma taką politykę, że nie chce udostępniać tych materiałów na takich portalach jak YouTube na platformie prywatnej, dlatego zdecydowaliśmy się na napisać własną platformę, ponieważ było to dla nas, takie mieliśmy wymogi od naszego bezpieczeństwa. Szybkie pytanie, jakiego narzędzia używacie do testów samego frontendu? Bo rozumiem, że poza testami, że tak samego, że podróżującego za platformą, macie również takie scenariusze, że tak powiem, ten scenariusze dla poszczególnych podstaw funkcjonalności, jakie są testowane na froncie. Tak, one są w WordPressie napisane. W WordPressie są napisane. Czy ktoś chciałby To jeżeli nie ma pytań, dziękujemy jeszcze raz bardzo.